Witam serdecznie na konferencji przed meczem z Apatorem Toruń. Nie ukrywam, że ten mecz jest bardzo ważny, ponieważ jeszcze nie mamy pewnego miejsca, jeżeli chodzi o utrzymanie, a te dwa mecze z Toruniem i z Wrocławiem będą takie kluczowe. Do tego meczu przystępujemy w podobnej zasadzie treningowej, jakie było przed meczem z Tarnowem. Odbędziemy dwa treningi, piątek, sobota, no i w niedzielę mecz. Na treningu będą dostępni jak nigdy praktycznie wszyscy zawodnicy przysłowiowo oprócz Iversena. I myślę, że każdy spasuje się z torem, chociaż w niedzielę zapowiadane są duże upały. Będzie trudno utrzymać ten tor takiej wilgotności, jakiej trzeba, ale postaramy się wszystko dograć tak, żeby było też dobrze. Może, że pada. Z tego co wiem, nie będzie padać i mecz nie powinien być zagrożony. Torek będzie regulaminowy, taki jak sprzyja naszym zawodnikom, jak było widać ostatnio na meczu. I zrobimy wszystko, aby ten mecz wygrać. Tomku, w ostatnim meczu zaprezentowałeś świetną dyspozycję. Jak się czujesz przed meczem z drużyną Niwaksu? No normalnie się czuję. No jak mogę się czuć? Wiadomo, dodało mi to trochę skrzydeł wiatru w żagle. No będę robił wszystko, żeby tą formę utrzymać teraz już do końca sezonu. Sprzęt myślę, że już jest dopasowany, ten nowy, na tyle, żeby mógł właśnie takie zdobycie punktowe zdobywać. I będę robił wszystko, żeby tak było. Teraz poprosimy o głos Bartka Wachlewicza. Czujesz się w ostatnim meczu? Każdy dla nas wszystkich ważny. Będziemy mega skoncentrowani i ciężko pracować, żeby jak najlepiej punktować od pierwszych biegów, więc będziemy jechać. Znowu nad jezioro? Przed meczem? Dla relaksu? Nie, pogody nie ma dzisiaj. Na ryby pójdziemy może, więc będzie dobrze. Mają Państwo jakieś pytania do trenera, do zawodników? Nie pytacie się o Krzysztofa Kasprzaka? No właśnie. Jego występ stoi pod znakiem zapytania. Jednak, ale odbędzie sesję treningową i myślę, że wszystko będzie dobrze. Te parę dni przerwy mu dobrze zrobi na regenerację sił po tym upadku w meczu z ostatniej kolejki. Znając jego charakter, to pojedzie. A gdyby nie pojechał, to wódzę. W przypadku, gdyby nie pojechał, to będziemy się zastanawiać, co dalej. Mamy plan awaryjny, ale nie będę teraz go zdradzał. W takim razie jest jego zdrowiu. Proszę? O co chodzi z jego zdrowiem? No po prostu jest poobijany, ma trochę ranę szarpaną na ręce. No i musi trochę odpocząć po tym meczu, bo tak uderzył dosyć solidnie. Ale jak było widać, w następnym biegu pojechał. Może nie tak jak powinien, ale ten niecały tydzień odpoczynku dobrze mu zrobi. Mhm. Ten plan awaryjny to również ewentualne wstawienie Linusa Sundströma? Jak w takim razie on się czuje? Linus czuje się dobrze. Miał okazję jechać w Szwecji we wtorek. Nie pojechał z tego względu, że nie pojechał meczu w niedzielę i ich coach chciał zobaczyć, jak wygląda jego jazda podczas naszego meczu, ale no, nie załapał się do składu i nie pojechał. Ale jutro ma pierwsze zawody po kontuzji w Danii i tam zobaczymy jego dyspozycję. Może też będą czekali, aż będzie gdzieś indziej? No nie sądzę. Duńska liga nie jest aż taka wymagająca i często tam nie jeździ, z pewnością pojedzie tam. Czy w ogóle zakładacie odrobienie tych 18 punktów straty, czy jedziemy tylko i wyłącznie zwycięstwo? Patrząc na mecz z Tarnowem, wszyscy się podniecają, że z Toruniem będzie łatwiej, ale przestrzegam, że wcale nie będzie łatwiej, bo potrafią zawodnicy jechać. Toruń, wiadomo, jest osłabiony kontuzjami, ale będziemy chcieli wygrać ten mecz jak najwyższą ilością punktów. Przede wszystkim na samym początku wygrać, a później myśleć o jak największej ilości punktów, ewentualnie bonus, ale to tak mówię po cichu.